Maciej Barysek, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś Hieronim Ścigacz. Dzień dobry. No, dzień dobry wieczór, bo to już jest. Dzień dobry wieczór, może być dobry prawie wieczór. Po zmroku. I mam wypisaną całą listę, kim jesteś. Były dyrektor Jarocińskiego Festiwalu, dziennikarz muzyczny, były szef muzyczny Jaradia Jarocin. I jak sam o sobie mówisz, freelancer, czyli wolny strzelec. I od tego właśnie zacznijmy. No bo dzisiaj bycie wolnym strzelcem dzisiaj to jest duży przywilej. Masz takie wrażenie, że ty jako Hirek jesteś w Jarocinie co jakiś czas odkrywany na nowo? Że jesteś czasami tak wyciągany z takiej półeczki i wkładany w miejsce, gdzie najczęściej znajduje się jakaś właśnie muzyka, tematy związane z festiwalem? Wiesz, może moim błędem jest to, że ja nie narzucam się. Jestem... w obiegu, raczej wśród ludzi, którzy mnie znają od szeregu, od wielu, wielu lat. Natomiast ci, którzy należą do tak zwanej młodej generacji, młoda generacja to rozumiem ci, którzy mają, osiągnęli dojrzałość płciową niedawno i nie są emerytami, to ci ludzie z reguły nie wiedzą, o kogo chodzi, chyba że im się podstawi pod nos, a gdzieś widziałem. No. No to teraz zobaczą Cię na Facebooku. Mówiąc o odkrywaniu Cię na nowo, miałem również na myśli imprezę, którą prowadzisz w Spichlerzu Polskiego Rocka. Impreza nazywa się Rokolekcje. Jest to cykl imprez, podczas których prezentujesz bardzo, bardzo różną muzykę, nie tylko rockową. Opowiedz trochę o tym cyklu. To jest tak, że przed Rokolekcjami jednak było parę takich wydarzeń, które może nie przypomniały, nie wiem jak to powiedzieć. Jednym słowem, ja w Spichlerzu byłem, odkąd on zaistniał. W tym miejscu to zaczęło się od powołania przez ówczesnego wiceburmistrza, naszego kolegę zresztą z Południowej Oficyny Wydawniczej, Roberta Kaźmierczaka, który rozwinął pomysł. Muszę powiedzieć, że pomysł stworzenia takiego miejsca typu muzeum poświęconego Jarocinowi i okolicom, w sensie muzycznym, powstał jednak w radiu i to Piotr Piotrowicz, Beata Franskowiak i ja. To byliśmy, rozumiem, że to były jeszcze lata 90. Tak, byliśmy, no, może twórcami tego pomysłu, może to zabrzmiało trochę pysznie, ale ale tak już się było poszukiwać. A wstęgę przecinał Stanisław Martuzalski. No, ale to tak, kiedy już to zaistniało. Tak, już zaistniało. No i Robert powołał przecież taką radę Spichlerza, o czym na pewno wiesz. Tak. No, dlatego mówię, że byłem tutaj od początku. A dzisiaj? Na imprezach, na koncertach, na wernisażach. Tak. Także cały czas czułem się, jakbym był u siebie w domu. No a przed Rokolekcjami takim wydarzeniem, w którym uczestniczyłem już tak intensywnie, była 60. rocznica powstania rock'n'rolla w Polsce, czyli Big Beatu. Myślałem, że tam będą tłumy, ale jak to w Jarocinie, przyszli ludzie, którzy, nie wiem, powodowani ciekawością, ale ciekawość nie jest cechą Jarocinian. Może ciekawi ludzie, ale nie ciekawi czegokolwiek. Potem jeszcze jakieś takie inne imprezy, które służyły przypomnieniu mojej osoby, ale również przypomnieniu mi, że jednak są ludzie, którzy mnie znają od szeregu lat i chętnie spotkają się ze mną, chociażby dlatego, że w domu nie mogę zmieścić tych,
którzy chcieliby posłuchać moich płyt, a jest tych płyt no, trochę więcej niż 1000. No i dlatego mogą właśnie mówię o winylach. Rozumiem. Bo teraz jest moda na winyle. No tak. Ja myślę, że ona, że winyle nie przywołały mody, żeby były w obiegu u ludzi, którzy od zawsze słuchali muzyki z płyt, ale teraz ta moda, jak każda moda, minie tak. I zostaną ci, którzy są wierni winylom, odkąd one zaistniały. Ale wróćmy do rokolekcji. Do rokolekcji. No i w pewnym momencie życiowym osoba, która od roku już nie pracuje, Asia Wójcik, ona jakoś wyjęła z, nie wiem, z archiwum od kogoś taki pomysł, żeby jednak nie ograniczać się do domowych prezentacji mojego dorobku, mojej kolekcji. Tylko publicznie. Tylko zrobić to publicznie. Tym bardziej, że jak się dowiedziała, wielu ludzi w pewnym wieku w różnych nieoczekiwanych miejscach, na przykład na targu, podczas kupowania pietruszki, mój głos jest jakby znany. Właśnie. No. Właśnie. A skąd ja pana znam? Tak. Tak. Z radia, które kiedyś istniało w Jarocinie. To te rokolekcje to są taką małą namiastką. Te rokolekcje to jest pracy w radiu. Jakby w jakimś sensie jest kontynuacja audycji autorskich, które w radiu, w Ja Radiu Jarocin miały miejsce od początku. One się różnie nazywały, bo niektóre nawet zapomniałem, jak się nazywały. Ale potem na stałe pojawiły się takie dwie audycje autorskie. Odkrywanie Ameryki, czyli kopalnia odkrywkowa muzyki i nocny pociąg do źródeł rocka. To nie były... ja nie miałem monopolu na te audycje, mimo że byłem szefem muzycznym radia, bo oprócz tego były tam inne osoby, które miały ten swój czas na audycje autorskie. Tak, to były dobre czasy. To było piękne, prawda? To były dobre czasy, bo muzyka nie była słuchana z platform streamingowych. Platforma streamingowa jest świetnym materiałem do wyciągania, ale jeżeli się wie, czego się szuka, na ogół ludzie robią to beznamiętnie. Jednym ciągiem coś leci, tak jak w supermarketach. To jest zniewaga dla muzyki, moim zdaniem. A rozumiem, że w twoich audycjach żaden utwór nie był przypadkowy. Każdy miał sens, rozumiem. To radio od początku miało być antidotum na tak zwane najbardziej popularne stacje radiowe, które nadają też muzykę jednym ciągiem, bez komentarza, ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Jeżeli wchodzi prezenter, to mówi o tym, że krowa w Indiach urodziła cielaka z dwoma głowami, ale nic o muzyce. W tym radiu był obowiązek bycia w kontakcie duchowym, w kontakcie psychicznym ze słuchaczami. Słuchacze z tego chętnie korzystali, bo mieli otwarty telefon i dzwonili w różnych porach dnia, żeby podzielić się swoimi obserwacjami, albo też, żeby mieć przyjemność obcowania, posłuchania utworu, który sobie wymyślili, tak, który tak zamówili. Fajne radio. Ale o tym, że jest fajne, dopiero mówili jarocinianie wtedy, kiedy przestało działać. Dzisiaj mówią kultowe, ale wtedy, kiedy robiliśmy sondy uliczne, to takie prowincjonalne radio. Na tej zasadzie właśnie byliśmy bardzo cenieni w miejscach, w których ludzie tego radia nie słuchali. Ale to tak wielce artyści. Na konferencjach radiowych, kiedy się zjeżdżali raz w roku radiowcy z całej Polski i my tam prezentowaliśmy materiały i oni mówili, kurczę,
rewelacyjne radio. Ale to tak wielcy artyści dopiero są doceniani po śmierci bardzo często, prawda? Taką osobą, która w trójce współpracowała z Markiem Niedźwieckim, z Holandii, nadawała korespondencję, była twórcą tych konferencji radiowych, była Alina Dragan i ona w samych superlatywach. Ludzie w Jarocinie chyba słuchają tego radia od rana do nocy. Dobrze by było, ale pobożne życzenie. Na koniec tej części chciałem zapytać jeszcze o sklep muzyczny, który również funkcjonował przy radio. Wiem, że był to zwykły biznes, który wiadomo, że był nastawiony na zysk, ale też w sklepach muzycznych było coś magicznego, bo szło się do tego sklepu i wybierało się płytę, czy jeszcze wcześniej kasety. Dzisiaj nie ma chyba już stricte sklepów muzycznych, takich jak istniały wtedy. Nawet jeżeli wejdziesz do dużego miasta, takim jakim jest, no, dużym miastem może być Wrocław, może być Poznań, może być Bydgoszcz, tak. To naprawdę ze świecą trzeba szukać sklepów muzycznych. Inna sprawa, że istnieje rodzaj monopolu. Jest taka instytucja, która sprzedaje książki, płyty, różne inne gadżety. Nie będę wymieniał jej nazwy, żeby to nie było podejrzenie, że tutaj dokonuje się jakaś reklama, czegoś, z czego nie korzystam codziennie. Ale ta instytucja zmonopolizowała w sumie obrót tymi rzeczami, które kiedyś należały do sfery prywatnej, pasjonatów. W Jarocinie właśnie w radiu sklep, który został nazwany Schody do Nieba. Schody do Nieba. Bo to się trzeba było... Właśnie szukałem tej nazwy. Trzeba było się wdrapać na ostatnią kondygnację, tam gdzie była siedziba radia. Tak. To prawie że po sąsiedzku z Pichlerza Polskiego Roka. Tak jest, prawie... prawie że po sąsiedzku. Tak. I w tym miejscu, zresztą prawie na schodach, bo był niewielka przestrzeń, w której były regały z płytami. Tym sklepem dowodziło radio, ale tym sklepem zajmował się Paweł Michaliszyn. Jak każdy, kto przyszedł do radia, pasjonat tej roboty, kolekcjoner płyt, no, mnie tam nic nie dziwiło, ale wielu ludzi przychodziło do tego miejsca, bo w promieniu 50 km, a może więcej, niczego takiego nie było. No, a niestety ten okres się skończył. Nastąpiła globalizacja. Świat przyspieszył. I jesteśmy dzisiaj w kompletnie innym punkcie, niż byliśmy wtedy. No tak, świat przyspieszył tylko w niektórych miejscach, bo są takie miejsca, gdzie jednak życie toczy się wolniej, a trochę jednak... Tak jak tutaj w tym Spichlerzu, ale o tym za chwilę.